zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, ocieplenie globalne, czy pomysł ocieplenia globalnego jest dobry na wszystko. W Ameryce teraz przez administrację Bidena jest używane do zwalczania, no, albo do, można powiedzieć, terroryzowania kolei. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No może to się wydać dziwne, czy w Ameryce są koleje? No są koleje. Jest w każdym bądź razie przewóz pasażerów, no i przewóz towaru. Przewóz towaru jest no w miarę opłacalny, w miarę rozbudowany. Jest Amtrak. Amtrak, no to jest amerykańskie szyny, można powiedzieć. No i to jest też państwowe. To jest państwowa firma, która jest, pieniądze są tam dokładane, tam budżetówka z tego żyje, tam pracuje, nie wiem, z 50 tysięcy ludzi. Z reguły oni są skoncentrowani na tych większych, pomiędzy większymi miastami. Oni jeżdżą po torach, które do nich nie należą, no ale jest od groma konduktorów, jest sprzęt, jest dosyć starawy, tam ciągle jest to wszystko dotowane. No i teraz Biden w ramach rozwoju komunizmu w Ameryce atakuje prywatne firmy, do których należą szyny. Także od lat 1920 do 1970 no to było to mniej więcej to, co było w Wenezueli. Socjalizm. Był socjalizm do lat 1970. No później zaczęło się rozregulowanie, czyli te wszystkie regulacje, które były, no bo to było pokazane, że to była bida z nędzą, smród, brud i ubóstwo. Jimmy Carter zrobił taki międzystanową komisję handlową. No i jakoś to się wszystko zrobiło, że zderegulowano. No jako usunięto regulacje, przepraszam, no to wyszło dosyć dobrze. Tak jak świat się patrzy na tą deregulację z 1980 roku, no to była ustawa Staggers na temat pociągów, było coś, co było sukcesem. Kongresowi się udało, no ale tyle tylko, że nie przez upaństwawianie, tylko przez prywatyzowanie i deregulację. No i teraz jest parę takich firm, no jeżeli z westernów, czy tam z filmów, to pamiętacie, że szły te wszystkie dwie kompanie, które miały się spotkać, no i wszystkie kładły tam ileś mile, 2 mile, 3 mile dziennie, bo która więcej położyła, no to miała do dyspozycji więcej tej ziemi, przy tych budowano stacje, no ogólnie rzecz biorąc, możecie sobie wyobrazić, co kolej zrobi na jakichś takich pustkowiu, bezludziu, szczególnie tam ponad 150 lat temu, kiedy cały ten zachód się otwierał po tej wojnie secesyjnej, no to jednak Ameryka szła w kierunku Pacyfiku, no oryginalne Stany Zjednoczone, no to było tylko 13 kolonii, czyli na jak patrzycie na mapę, no to z lewej strony jest Atlantyk, czyli tam Anglia, z prawej strony jest Pacyfik. I te pierwsze 13 kolonii, no to była Nowa Anglia, to tylko te wybrzeże. Tutaj są Apalachy, także nawet do tych Apalachów kolonie angielskie nie przychodziły, no bo tutaj to była w sumie Luizjana, tam od Kanady, cała ta dzisiejsza Luizjana, stan Luizjana i tu w górę, no to była francuska. No to wszystko było kupione przez Amerykę. No później tu były indiańskie tereny. W międzyczasie były te wojny z Anglikami, no to też w sumie Waszyngton to był spalony 1812 rok przez Anglików, no tak się nie mówi często o tym, ale to tak było. No i kolej odgrywała bardzo dużą rolę, wszędzie kolej odgrywała dużą rolę, w Europie, w Polsce, no to też się to wszystko rozbudowywało, no ale teraz jest
jest taka, powiedzmy wydział czy grupa transportowa dotycząca przejazdów pociągowych, no i państwowa taka, nie ministerstwo, ale jakiś tam oddział, biuro. No i teraz oni właśnie nie zaskarżyli, tylko zdenerwowali się tym, że dwie firmy chciały się złączyć. Canadian National, czyli Narodowy Kanadyjski, no i również American Kansas City Southern, czyli amerykański południowy z Kansas City. To były dwie firmy, no i one chciały się złączyć. No i państwo, urząd państwowy się sprzeciwiał. W końcu to i tak Canadian Pacific podpisali tą umowę, że nie Canadian National, tylko Canadian Pacific, no i złączyli się. No ale dlaczego była ta krytyka, czy ten opór, żeby oni się złączyli? No bo dlatego, że Amtrak po prostu ma pretensje, no i wycenił te wszystkie firmy, od których użycza tory kolejowe, na D z plusem, czyli powiedzmy ABCD, czyli to jest dwuja z plusem. Dlaczego? No dlatego, że te firmy nie chcą dawać tych torów kolejowych do przewożenia pasażerów. No Amtrak to i tak nie robi pieniędzy na większości tych tras. Oni po prostu tam tracą. Ludzie nie jeżdżą. Nie ma tak dużo ludzi, którzy by chcieli jeździć 36 godzin z jednego wybrzeża na drugie, kiedy mogą przelecieć w 3, 4, 5 godzin. No, pejzaże i tak dalej, i tak dalej. No to jest popularne, no ale to są tylko pewne rejony, tam 200-300 mil. No dlatego ten państwowy Amtrak atakuje te prywatne firmy, żeby im dawali tory kolejowe. No ale to oni są subsydiowani, oni pieniędzy nie muszą robić. Podatnik za to zapłaci. No ale teraz bohaterem właśnie tych budżetówki, bohaterem również częściowo tych środowiskowców, no to jest Biden. Biden wyszedł i on powtarza, mówi, że trzeba zrobić więcej konkurencji, no czyli wykręcić rękę tym prywatnym firmom, żeby poddała się Amtrakowi. No i wszyscy ci liberałowie, też socjaliści są idą w kierunku właśnie ochrony środowiska. Ogólnie rzecz biorąc, cały ten przemysł kolejowy, no to jest dosyć skomplikowane, te pociągi, no to jak wpadną na tą trasę i tam jadą od jednego wybrzeża do drugiego, no to przejadą. No średnia nie jest taka duża jak średnia na highwayu, no ale jest taniej. No i jest bardzo podobna. One po prostu się toczą, no i tam kilkadziesiąt tych wagonów ta lokomotywa ciągnie, te pociągi to mogą jechać tam co godzinę, czy tam co pół godziny, ilekolwiek. No i to jest ogromny ładunek. Teraz te firmy pociągowe, przewozowe, no to są, one są na giełdzie, no i teraz zaczynają robić więcej forsy, no bo wprowadzono tam komputery, no i teraz jak te pociągi tam wjadą na tą rozdzielnię, na te potężne, w niektórych miejscach są tam setki, tysiące hektarów tych torów, bo jeden wagon jedzie tu, drugi tu, także to się wszystko rozdziela, no ale to zaczyna być bardziej skomputeryzowane, zmechanizowane, no i to jest większy przynosi dochodu. No i tutaj właśnie socjaliści mówią, że
Kompanie przewozowe pociągowe powinny obniżyć stawki, powinny być zmuszone do obniżenia stawki, no dlatego, że żeby więcej ludzi przewozili towaru. No tam za bardzo, to jest dosyć idiotyczna propozycja, no bo wiadomo, że kapitalizm i firma, biznes, każdy patrzy jak zrobić forsę, także jeżeli mogliby uszczknąć z tych tirów i ciężarówek, no to by uszczknęli, no ale nie uszczkną. No komuniści oskarżają te kompanie, że są monopolistami, że są prowadzone tak jak 100 lat temu przez tych baronów, rabusiów, czyli wtedy, kiedy ten przemysł amerykański się rozwijał, no to właśnie takich nazywano baronowie, rabusie. No i że teraz Biden jest w stanie znowu zniszczyć to, co ta deregulacja jakoś wyswobodziła, no rynek, wyswobodziła rynek i wyswobodziła te siły rynku. No i to wszystko jakoś się tak w miarę toczy. Warren Buffett, jeden z tych wielkich inwestorów, miliarderów, biliarderów, no to on ma sporo pieniądze właśnie, między innymi taka linia jest tam, Santa Fe, to też bierze pieniądze. No komuniści Bidena atakują koleje za to, że w ramach tego ocieplenia klimatycznego, no bo mówią, że jeżeli pociąg przewozi tam ileś ton na ileś mil, no to właśnie tak jak wspominałem, jeżeli jest to tańsze, to powinny niż ciężarówki, no to powinno być również opłaty tańsze, żeby ludzie przybiegli. No idiotyzm. Każdy normalny powie, że oni od razu to przecież robią, no ale podkreślają, że będzie emisja tego dwutlenku węgla będzie dużo niższa. No ostatnio jeden z tych przedstawicieli tej rady transportowej, no to powiedział, że tam 200 milionów ton dwutlenku węgla jest wypuszczana tylko dlatego, że kompanie przewozowe, te kolejowe wybrały taką drogę, że nie zachęcają walki z kompaniami ciężarówkowymi. No to jest takie idiotyczne gadanie, no bo w sumie te proporcjonalnie do tego, co jest wypuszczane przez cały świat, proporcjonalnie do tego, co Ziemia sama w sobie produkuje, proporcjonalnie do tego, co Słońce produkuje i tak dalej, no to to ogrzewanie jest małym prysznicem. No trzeba pamiętać, że Sahara, no to nie była Sahara miliony lat temu, a nawet 6000 lat temu, no to był spichlerz Egipt, to był spichlerz Europy, no a teraz już w sumie nie jest. No te wszystkie obiecanki, cacanki uratowania świata przez takie ataki na kapitalizm, na biznes, no to tylko pokazuje jakimi idiotami są ludzie, którzy to wypowiadają, że oni wierzą, że normalni ludzie będą łykali. To jest jedno wielkie szarlataństwo, no i jest nadzieja, że nie doprowadzą do zrujnowania następnego przemysłu. Zrujnowali już, Biden zamknął rurociąg, który szedł tam od strony Pacyfiku, od Kanady na południe Ameryki. Teraz się biorą za koleje państwowe. No, częściowo koleje państwowe no to też przejęły rolę rurociągów, no bo one przewożą w cysternach ropę to, co rurociąg miał przewozić. Także gdziekolwiek Biden się nie dotknie, gdziekolwiek jego debile się nie dotkną, no to robią jedną wielką krzywdę. No,
nie wiadomo, skąd ci fachowcy się biorą. Ci ludzie, no to po prostu jest banda szajbusów, którzy po prostu chyba chcą zniszczyć wolny rynek, chcą zniszczyć kapitał, chcą zniszczyć kapitalizm jako taki, no bo kapitalizm zawsze sobie poradzi. Tam, gdzie jest forsa, no to tam idzie kapitał, tam, gdzie idzie kapitał, no to zawsze coś znajdą nowego, bardziej opłacalnego, to wszystko zawsze jest na jakimś tam marginesie zysku, no ale wtedy to naturalnie ci, którzy najbardziej wymyślą, gdzie zarobić, no to zarobią, a konkurencja w sumie, jeżeli może, no to też stara się zarobić, no i to jest zdrowy układ. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz, czujesz strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmu. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, popatrzcie się, nawet koleje prywatne są atakowane przez komunistów, no to jest po prostu nie do uwierzenia, co ci ludzie robią. Im się marzy po prostu ZSRR, Soviet Union, Wenezuela, Kuba i tak dalej, i tak dalej. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce, no mam nadzieję, że już rozumiecie, jaką pomyłkę zrobiliście głosując na Bidena za 14 miesięcy w 2022, w listopadzie, w głosowaniu międzyprezydenckim, wybierzcie normalnych. Zdrowia dla normalnych.